Nie wiem, czy to widzicie, ale jest zimno, no minus 1 stopień. Za chwilę sprawdzimy, ile stopni będzie na łowisku. No, musimy odpłynąć troszeczkę, wiadomo, od helu. No i tym samym też zobaczymy, jak ta pogoda się zmienia. No, dzisiaj ma być taka dosyć stała pogoda, nie ma padać deszcz ani śnieg, więc no myślę, że tutaj jakiejś rewolucji nie będzie. No niemniej jednak dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ubrać się na taki rejs. Znaczy wiesz, no jakąś pracę tam trzeba włożyć, jakieś umiejętności trzeba mieć, nie? Bo byle głupek też nie nagra jakiegoś tam filmu, nie? To trzeba, wiesz, mieć głowę do tego z podejściem jakoś, wiesz. Wiedzieć. Trzeba umieć. No ja mówię, nie? To wiesz. To nie jest taka prosta sprawa. Płynęliśmy na łowisko, no z helu w miesiącach październik, listopad, grudzień, no i luty, marzec, to chyba jest najbliżej. Naprawdę bardzo blisko, widać zresztą hel. Słuchajcie, jest tutaj cieplej niż było w porcie. No w każdym razie na razie, no ale mam nadzieję, że czym bliżej południa, tym będzie po prostu lepiej. Będzie po prostu troszeczkę cieplej, aczkolwiek trzeba być gotowym na to, że w każdej chwili może być załamanie pogody i na przykład spadnie deszcz. No opowiadaj, co tu za afera, kurde. No ja jem sobie kanapkę całkiem spokojnie. Oni coś tutaj zwojewali. Afera. Normalnie życie. Ale to nic, mamy tutaj specjalne narzędzie. To jest tak zwane, Boże pomagaj, nie? Nóż jest dobry na wszystko. No. Tak jak w warsztacie młotek, tak na rybach nóż. Jak przyjeżdżacie na jednostkę, taką czy inną, to nie musicie mieć no, przynęt, nie musicie mieć wędek, ani flasherów. To wszystko jest już dostępne na jednostce. Wy możecie ewentualnie pomóc szyprowi uzbroić te wędki. Niemniej jednak powinniście przejść szkolenie odnośnie podbierania ryby, no bo może się faktycznie tak zdarzyć, że to na was padnie i to wy będziecie musieli podebrać tą rybę. Zaraz Wisiu nam powie, jak to zrobić profesjonalnie. Żeby podebrać rybę, trzeba mieć taki podbieraczek sobie, nie za duży. Trochę jest tu mało miejsca, ale przypuśćmy, że tu gdzie Michał ma stopy, tam jest akurat tonie, woda. Osoba, która holuje rybę, musi maksymalnie tą rybkę nam pod burtę doholować. Bo inaczej my tej rybki nie wyciągniemy, nie możemy ganiać ryby podbierakiem, tylko jednym z takim zdecydowanym ruchem, najlepiej tak od ogona, podebrać ją i do góry. I oczywiście zamykamy od razu podbierak, bo jeżeli będziemy tak trzymać podbierak, to ta rybka nam 90% że wyskoczy. Trzeba od razu zamknąć podbierak i wtedy rybkę na popad. A możesz pokazać to w wodzie? No w wodzie jak najbardziej, tylko musisz się uzbroić. Tutaj też są też takie klipsy. Ja miałem taki klips kiedyś, ale go zgubiłem. Teraz trzymam sobie w rękach, nie? Jest przykładowo już rybka blisko. Jednym zdecydowanym ruchem i ją mamy i zamykamy podbierak, żeby ona po prostu nie wyskoczyła. Może jeszcze raz. To było słabe. Przykładowo idzie już rybka, idzie nam rybka pod samą górkę, odpowiednio ją wygłosić. I zamykamy i jest rybka na nasza. No i wtedy mamy
że tak powiem, na pokładzie. Przed wyprawą na łososie koniecznie musicie zadbać o to, żeby po prostu się w miarę dobrze ubrać. W miarę dobrze chodzi o to, żeby po prostu wziąć ze sobą chociażby jakieś ciuchy na przebranie, ewentualnie jakbyśmy zmokli, no bo wiadomo, może się zdarzyć no jakaś ulewa. No my akurat mamy tutaj daszek, nie jest źle. Większość jednostek trollingowych ma no jakieś zabudowy, więc zawsze można się schować pod tym daszkiem. No ale jeżeli przyjdzie nasza kolej na ciągnięcie ryby, a tu akurat mamy taki, wiecie, ostry deszcz, no to no, ryba jest ważniejsza. Wychodzimy na ten deszcz, łowimy. No i potem no, jesteśmy mokrzy, więc fajnie byłoby mieć coś na przebranie. Można korzystać ze strojów wypornościowych, one są asekuracyjne, czyli pomimo tego trzeba mieć oczywiście no, kamizelkę ratunkową gdzieś w pobliżu albo na sobie taką dmuchaną, co się sama nadmuchiwuje jak wpadniemy do wody. Te stroje są o tyle fajne, że po prostu są też nieprzemakalne, także jeżeli jest deszcz, no to nie ma najmniejszego problemu, możemy łowić w deszczu. Takich strojów wypornościowych, asekuracyjnych jest na rynku bardzo dużo, możecie sobie poszperać, zobaczyć, wybrać na każdą kieszeń, są różne modele, no ale jeżeli planujecie wybrać się tylko raz w taką podróż, to nie kupujcie nic, ubierzcie się po prostu na cebulkę, weźcie sobie ewentualnie jakiś strój przeciwdeszczowy, taki typowo dodatkowo i zapraszam na rejs. Zrobiło. A propos, teraz się zrobi ciepło. A propos tego, co mówiłem o tym, żeby się ubrać, to pod spodem mam krótki rękawek. Już mi trochę było zimno, przyznam się. Ale za chwilę będzie ciepło, nie Szymon? Ja na pewno. Trochę popuściła. Idzie do brzegu. Bo ona jest tu u góry już, ty. Już ją widać. Prezes Bakcji. Wiesz, udawaj już tutaj do tego. Ona już jest blisko, weź chodź tu. Do podbieraka. Nie, ona tu jest blisko. Patrz, o, wyskakuje. Nie. Patrz, co chcę. Ona jest dokładna. Dobra, ja coś Walczy! Dobra. No. Ale skubana, bo nie bakiamy.